Poniedziałek, 4 dzień lipca. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z regionu na temat bieżących wydarzeń, a tych jak zawsze, mimo letniego sezonu, nie brakuje. Audycji można słuchać już teraz, można również ją śledzić na stronie internetowej radiopik.pl. Zaczniemy od gości w Toruniu. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Paweł Szramka, Kukiz 15. Dzień dobry, witam Państwa. I w naszym toruńskim studiu Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, panie doktorze. Michał Grzybowski, Nowoczesna. Dzień dobry, witam serdecznie. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Z nami jest również politolog dr Sławomir Sadowski, który będzie przyglądał się i przysłuchiwał dyskusji oraz ją komentował. Dzień dobry. Szanowni panowie, zaczniemy od tematu lokalnego. Od kilku dni słychać głośne, jak dzwon, bydgoskie nie dla umieszczenia słowa Toruń w nazwie portu lotniczego Bydgoszcz. Prezydent Bydgoszczy w tej sprawie pisze listy do przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze, czyli do udziałowca lotniska, a także do ministra skarbu. Mimo różnic politycznych, także do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy. Wcześniej już ze swej strony podobne apele wystosowywali bydgoscy parlamentarzyści oraz radni. Toruń chce dokapitalizować bydgoski port lotniczy kwotą 5 milionów złotych, a w zamian liczy, że znalazłby się w jego nazwie. Zacznijmy od Torunia. Panie pośle, Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Pan popiera taki pomysł? No przede wszystkim, jak zwykle, towarzyszą temu ogromne emocje, aby wzmocnić lotnisko regionalne. Bo przypominam, że to jest regionalne lotnisko, które ma rozwijać region kujawsko-pomorski, mieszczące się w Bydgoszczy. Jest to lotnisko, które cały czas jest dofinansowywane z budżetu samorządu województwa. Ilość turystów, ilość przedsiębiorców, ilość zwykłych pasażerów, która przez to lotnisko przez ostatnie miesiące się przewija, przez ostatni rok, jest ilością dającą nadzieję na rozwój tego lotniska, ale jednak cały czas niewystarczającą, bo ono się samo utrzymywało. Samorząd województwa uruchomił nowe połączenia. Można przez lotniska europejskie lecieć dalej, czyli Bydgoszcz została skomunikowana nie przez Warszawę, niestety, na co liczyliśmy, ale przez inne połączenia poza krajem, aby każdy mógł latać w dowolne miejsce na świecie, ale cały czas to lotnisko potrzebuje szansy na rozwój. Rozumiem, że marszałek województwa Piotr Całbecki chce spowodować, że ci, którzy chcą przylecieć do regionu kujawsko-pomorskiego, a korzystają z oferty turystycznej, ale też biznesowej, mieli świadomość, że wylądowanie na lotnisku w Bydgoszczy to jest także możliwość dotarcia do Torunia, który, jak wiemy, jest miejscem przyciągającym znaczną większą ilość turystów niż Bydgoszcz, chociaż Bydgoszcz też rzeczywiście zrobiła ogromny postęp i tych turystów w Bydgoszczy też jest coraz więcej. W związku z tym taka chęć umieszczenia nazwy Toruń na lotnisku regionalnym w Bydgoszczy ma na celu zwiększenie ilości turystów, zwiększenie ilości pasażerów, zwiększenie obrotów tego lotniska, czy jego przychodów, a przez to też spowodowanie, że lotnisko stanie się rentowne, a nie trzeba będzie do niego z budżetu regionalnego dopłacać. Może jedyną rzeczą, którą postrzegam jako pewien problem, jest fakt, że może Piotr Całbecki, może marszałek województwa i sam sejmik powinien podjąć tą decyzję w drodze szerszych konsultacji, dyskusji, rozmów poprzedzających ewentualnie wyjście z taką propozycją, bo dzisiaj jak zwykle w regionie naszym, który ma tą przypadłość, mamy sytuację, w której sam fakt zgłoszenia tej propozycji wywołuje twardenie bez żadnych jak gdyby dyskusji, czy to ma sens, czy to sensu nie ma. I to jest ten problem, więc mi się wydaje, że brak konsultacji, jakichś takich dużych dyskusji poprzedzających taką propozycję spowodował jak zwykle u nas w województwie pewnego rodzaju opór. Natomiast to nie jest pomysł pozbawiony sensu z punktu widzenia ekonomicznego, gospodarczego i turystycznego i należałoby się po prostu nad tym zastanowić. Paweł Szramka, Kukiz 15. Ja ubolewam przede wszystkim nad tym, że znowu mamy do czynienia z kolejną wojenką bydgosko-toruńską. Tak jak powiedział poseł Tomasz Lenz, zamiast najpierw przeanalizować cały temat, wypuszczono taką kaczkę dziennikarską. Teraz ludzie zaczęli od razu tą wojenkę. Bydgoszcz mówi nie dla Torunia. Toruń jak najbardziej chciałoby, żeby miasto Toruń było umieszczone w nazwie lotniska. Trzeba się przede wszystkim zastanowić, jakie są plusy, jakie minusy tego. Myślę, że jeśli spojrzymy na to szerzej, że jeśli powstanie niedługo droga ekspresowa łącząca Bydgoszcz z Toruniem, to takie lotnisko o nazwie Bydgoszcz-Toruń będzie jak najbardziej zasadne, ponieważ bardzo sporo turystów przyjeżdża do Torunia
lądując na początku w Bydgoszczy. Jeśli będzie ta droga ekspresowa łącząca te dwa miasta, że zaledwie chwilę zajmie nam dojechanie do Torunia z Bydgoszczy, to pomysł ten jest jak najbardziej zasadny. Rozumiem. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle. No, przede wszystkim myślę, że nieeleganckie jest używanie sformułowania wojenka bydgosko-toruńska w sytuacji, której czym myśmy zawinili? Że mamy lotnisko u siebie, że się dowiedzieliśmy z gazet, że ktoś planuje zmianę jego nazwy za 5 milionów złotych? No, to jest trochę tak jakby, już nie chcę zbyt obrazowych porównań używać, no ale to, że Krzyżacy kiedyś jakiś zamek zaatakowali, to chyba jeszcze nie jest wina obrońców, że oni byli w nim w środku. Tak może to przemówi tutaj niektórym rozmówcom do wyobraźni. Panie pośle, ja nie widzę, ale to nie było ale ja panu nie przerywałem. Ja panu nie przerywałem. Znaczy nie rozumiem, na czym polega udział Bydgoszczy w wojnie, w której chce się zmienić nazwę lotniska, które leży w Bydgoszczy. Pan był łaska przytoczyć choćby jeden drobiażdżek, element udziału w tym przedsięwzięciu Bydgoszczy, to będę zobowiązany. Co do samego pomysłu. Pragnę przypomnieć, że większość udziałów w porcie lotniczym Bydgoszcz ma pan marszałek województwa. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze niedawno województwo przekazywało kilkanaście milionów złotych w ramach tak zwanej promocji województwa i z tego tytułu... W liniach. Tak, i z tego tytułu jeden z tak zwanych tanich przewoźników organizował loty z portu lotniczego Bydgoszczy. Pragnę przypomnieć też, że pan marszałek tych pieniędzy nie przekazuje. To było kilkanaście milionów rocznie. To jest pierwszy fakt a propos promocji i tak dalej. I czego by nie mówić o organizacji tego rynku i tak dalej, czy to, ale to z całą pewnością to nie dosyć, że generowało to dodatkowe loty, dodatkowe możliwości wylatywania i przylatywania do Bydgoszczy i z, no to był ten czynnik, o którym możemy mówić, że wpływał wprost na ilość pasażerów w porcie lotniczym. Teraz, i to przypominam, to było kilkanaście milionów złotych rocznie. W tej chwili mówimy o tym, że w przypadku, jeżeli pan marszałek sprzeda 5 milionów swoich akcji Toruniowi, to z tego tytułu trzeba zmieniać nazwę portu lotniczego, no to wychodząc z takiego założenia, za te naście, gdybyśmy podzielili ten kapitał zakładowy spółki na udziałowców, które każdy miałby objąć te 5%, no to co mówiliśmy przed audycją, to nazwa tego lotniska musiała być kilkunastu czy kilkudziesięcioczłonowa. Gdyby ktoś, któryś z autorów tych decyzji był łaskaw przekazać jakiekolwiek badania, ale podkreślam, jakiekolwiek badania przeprowadzone jakąkolwiek, choćby najprostszą metodą naukową, jak się przekłada zmiana nazwy portu, to ja się chętnie do tego odniosę, ale chciałbym się z tym zapoznać. Jak się przekłada zmiana nazwy portu, na przykład na perspektywę pozyskania, nie wiem, 1000 pasażerów, więcej 10 tysięcy, 100 tysięcy. Jaka to jest perspektywa? Jak to się przekłada? Bo mówienie o tym, że pasażer, to on jak chce odwiedzić jakieś miasto, to on nie wie, jak on wsiada do tego samolotu, że jak ląduje w Bydgoszczy, że Toruń jest w pobliżu, no to przepraszam, ale tej szacunku powiedziałbym, dla turystów to trochę brakuje. No, mnie się wydaje, że potencjalny turysta, który wsiada do samolotu gdziekolwiek i chce wylądować w Bydgoszczy, to raczej się, ja stawiam taką tezę, to raczej się orientuje, że Toruń jest w pobliżu, jak będzie chciał go zwiedzić, to go zwiedzi, więc no, ten argument do mnie nie trafia. No, sposób przeprowadzenia tej sprawy w ogóle, tego, że nie było żadnej konsultacji, nie było żadnego projektu, bo no, co można, w jaki sposób można to bronić? No pokazując jakiekolwiek badania, panowie, zmienimy nazwę, nie wiem, ale nie dokapitalizujemy za 5 milionów, tylko w tym roku za 5, w przyszłym za 50, a w ciągu 5 lat za 150 milionów i będziemy mogli latać w 100 kierunkach więcej niż teraz, no to by było do rozpatrzenia. Przypomnę, i tylko jeszcze jedno zdanie, panie rektorze, które kończąc, które pokazuje niestety to, w jak fatalny sposób Bydgoszcz jest traktowana. Bo z całą pewnością, i temu nie może zaprzeczyć nikt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który ma w nazwie Toruń, jest w Bydgoszczy, bo jest Collegium Medicum. I to jest niezaprzeczalny fakt. Każdy to powie. Ale czy po tym, jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika przejął Akademię Medyczną Bydgoszczy i formalnie i fizycznie jest w tym naszym mieście, czy zmienił nazwę na NOMK w Bydgoszczy i w Toruniu, albo w Toruniu i w Bydgoszczy? Czyli jak coś jest i w Bydgoszczy, i w Toruniu, to nie może mieć w Bydgoszczy nazwy. Ale jak coś jest tylko w Bydgoszczy, to będą mieć Toruń w nazwie. No to pokazuje całą tą krzyżacką obłudę po prostu. Michał Grzybowski, Nowoczesna. Znaczy, no generalnie cała sytuacja jest dziwna, zaskakująca i kompletnie niepotrzebna. Tak jak tutaj poseł Lenz wskazał, zdecydowanie brak konsultacji ze strony marszałka Całbeckiego. Odwrócona kolejność działań. Tak,
pierw powinni jakby akcjonariusze się spotkać, w swoim gronie porozmawiać, ustalić może wielkość, no bo umówmy się, no 5 milionów złotych z Torunia za nazwę, w nazwie lotniska, no to są niewielkie pieniądze w porównaniu do pieniędzy, które zostały zainwestowane przez miasto Bydgoszcz. Ja też władze Bydgoszczy przypomniały o kwocie około 60 milionów złotych do tej pory. Znaczy ja nie wierzę w to, że nagle dodanie nazwy miasta do nazwy lotniska spowoduje, że tutaj, tak jak poseł Król zauważył, przybędzie nagle dziesiątki tysięcy turystów. Co innego, gdybym na przykład ja usłyszał, że marszałek województwa zdecydował się na kampanię promocyjną na przykład regionu kujawsko-pomorskiego w Rzymie, czy też w Londynie. Wakacje... Z wykorzystaniem portu lotniczego w Bydgoszczy. Ja o takich kampaniach, że tak powiem, nie słyszałem, a wobec sytuacji, która ma miejsce na świecie, gdzie mówi się o zagrożeniu terrorystycznym w kurortach wypoczynkowych w krajach basenu Morza Śródziemnego, Polska idealnie się wpisuje. Nasz region, Zalew Koronowski, z wielką przyjemnością gościłby turystów. Już odnotowano, że więcej Polaków zostało tego lata w domach. Dobrze. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Cóż tutaj dodać? Ja powiem może w ten sposób, że i powiem to po raz pierwszy publicznie, że zaczynam żałować. Wiecie Państwo, czego zaczynam żałować? Że 18 lat temu walczyliśmy jak lwy Bydgoszcz z Włocławkiem przede wszystkim o województwo kujawsko-pomorskie. Dzisiaj może z perspektywy tego czasu, po tych wszystkich wistach ze strony Torunia, może warto było zgodzić się z tym, co powiedziała wtedy i o co walczyła pani marszałek Grześkowiak z Torunia. Że Włocławek Włockiem, Toruń w Pomorskiem, a Bydgoszcz w Wielkopolsce. Kraj byłby podzielony na 8 regionów i byłby może święty spokój. Przecież to jest kolejny przykład, nieodpowiedzialności w sensie zewnętrznym władz Torunia. I nie daj Boże, że do tego jeszcze przyłoży rękę sejmik i marszałek województwa. No przecież to jest kolejna znowu otwarta furtka do rzeczywiście postrzegania nas, złego postrzegania na terenie całego naszego kraju. Media to podchwytują, bo to jest ciekawe, bo to jest łakomy kąsek. Nie, panowie, opamiętajcie się. Mówię tutaj w kierunku władz polityków toruńskich. Doktor Sławomir Sadowski, pan przygląda się tej sprawie na pewno. Tak, szczera chęć zwiększenia ruchu turystycznego między miastami naszego województwa, czy też polityczne ambicje? Czy trudno jest powiedzieć, może o co tu w ogóle chodzi. Generalnie rzecz biorąc, port lotniczy jest niczym innym jak przedsięwzięciem biznesowym. A więc decyzje odnoszące się portu lotniczego powinny mieć charakter biznesowy. A więc to, któryś z panów mówił, chyba obaj panowie mówili, że dobrze byłoby przeprowadzić najpierw wnikliwe badania rynku. Jakie będą skutki ewentualnego połączenia. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz natomiast, jeżeli by wyszło, że będzie to wartość dodana, dodanie tego Torunia, to wtedy dodamy czy nie dodamy? Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest nic nadzwyczajnego łączenie nas. Londyn-Stansted, Londyn-Luton, nawet jest taka nazwa Londyn-Ashford-Lyth. I to są porty lotnicze, więc no, nie jest to nic nadzwyczajnego. W ogóle same emocje, jakie tutaj się pojawiły, są dla mnie troszeczkę zdumiewające. Ja chyba bym poparł tutaj pana posła Kłopotka, który mówi, że w istocie rzeczy tak jak w samych swoich. Nic nas w tym województwie już powolutku nie łączy, poza złością, która... Ta perspektywa jest strasznie czarna, panie doktorze. No, beznadziejna. No, politycy, jeżeli do świata polityki przenosi się pewne kibolskie zwyczaje, no to trudno, żeby było inaczej. Martwa cisza. Może rzeczywiście trochę jest racji w tym, o czym mówi Toruń. No 40... od obrzeża do obrzeża jeszcze mniej pewnie niż 40 kilometrów obecnie, zwłaszcza na portu lotniczego. Ja pamiętam anegdotę, czy nie anegdotę, ale rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Jakaś delegacja Japończyków jadąca do Torunia, lecąca do Torunia, wylądowała w porcie lotniczym w Bydgoszczy. Tam czekały na tę delegację. Jeżeli można mówić, powiedzieć o pewnej biznesowym charakterze, no to trzeba byłoby również sobie odpowiedzieć o rozpoznawalność tych naszych dwóch miast. Właśnie to chciałem powiedzieć. Japończycy, panie doktorze, ja dokończę. Chyba dwa lata temu byłem sobie w Londynie, zrobiłem taką zabawę w księgarni, szukając, co o Bydgoszczy i Toruniu znajduje się w przewodnikach po Polsce w Anglii. Nic. Te miasta nie istnieją. Także
Nasze zmiany to są tylko nasze wewnętrzne jakieś manewry, które mają nawzajem doprowadzić do panie podniesienia emocji. Jeśli chodzi o Japończyków, panie rektorze, na pewno wiedzą, gdzie jest Kołuda. Tak jest, bo co chwilę mam delegację japońską. Takie smaczne jest mięso z tego. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Panie pośle, może rzeczywiście rozpoznawalność Bydgoszcz, Toruń, bliskość tych miast, a zatem troszkę szersza oferta dla kogoś, kto w tym regionie, jak pan powiedział, będzie lądował, a nie mieście? Polityka samorządu województwa od lat prowadzi do tego, aby łączyć te miasta. Proszę zwrócić uwagę, że powstało pewne pojęcie, które jest powszechnie używane przez posłów także. Nie ma co się śmiać, to są poważne sprawy. No bardzo jest takie pojęcie, dlatego też żartów nie można. No więc właśnie, więc jest takie pojęcie używane jak BIT. Brzmi to ładnie, Bydgoszcz i Toruń. Chcę zwrócić uwagę, że wydano naprawdę ogromne pieniądze na budowanie połączeń komunikacyjnych kolejowych i tramwajowych, aby wzmocnić możliwość wymiany codziennej wszystkich tych, którzy dojeżdżają do pracy, dojeżdżają na uczelnię, dojeżdżają do szkół między Bydgoszczem a Toruniem. Zbudowano po 1989 roku najdłuższą linię tramwajową w Polsce, czyli linię na Fordonie, skomunikowaną z liniami kolejowymi, żeby można było między Bydgoszczem a Toruniem łatwiej się przemieszczać. Wszyscy, którzy wypowiadają się na temat tych różnic bydgoskotoruńskich, powinni mieć na względzie zwykłego człowieka, takiego jak zwykła osoba, która codziennie rano jedzie do pracy do Bydgoszczy czy Torunia, osobę, która jedzie na wykłady, osobę, która chce skorzystać z opery w Bydgoszczy, z której korzystam, osobę, która chce przyjechać na starówkę do Torunia i później się przespacerować, mniej emocji, mniej dyskusji, ja jestem z Torunia, ja jestem z Bydgoszczy i to jest mój okręg wyborczy, a więcej zdrowego rozsądku, więcej spokoju. Ten temat oczywiście wywołuje emocje, będzie wywoływał emocje, ale że nad tym się po prostu pochylić, czy tylko, to rzeczywiście ma sens. Natomiast słusznie tam pan doktor, jeżeli mogę, jeszcze dwa zdania. Króciutko, bo mamy inne tematy, panowie, tak, do wszystkich to mówię. Ja też rzeczywiście bardzo dziękuję za tą wypowiedź, która padła ze strony zewnętrznego eksperta, nie polityka, który mówił, że należy wzmocnić promocję Bydgoszczy i Torunia poza granicami kraju. Polska jest nawiedzana przez naprawdę ogromne rzesze turystów od wielu, wielu lat i warto się postarać, żeby jeszcze więcej turystów z zagranicy przyjeżdżało do Bydgoszczy i Torunia, korzystając z lotniska regionalnego w Bydgoszczy. I warto poprzeć takie pomysły, takie koncepcje, żeby wspierać promocję turystyczną regionu. Michał Grzybowski, Nowoczesna, króciutko. Znaczy to ja potem Piotr to ja, Król i będziemy takie kończyli. Pytanie, bo przecież Urząd Marszałkowski nie od dziś jest właścicielem, jakby ma większym udziałowcem w porcie lotniczym Bydgoszcz. To dlaczego w momencie, kiedy port został przejęty, nie zaproponowano na przykład powstania takiej nazwy? Ja powiem tak, w roku 2009 w jednym z artykułów w Gazecie Wyborczej w Toruniu marszałek Celebecki powiedział, że nie zostanie Bydgoszcz, żeby nie jątrzyć, tak? Żeby nie było tej takiej wojny. Można było też zaproponować na przykład port lotniczy imienia Mikołaja Kopernika. Dlaczego nikt w takim owym czasie, kiedy była nazwa wymieniona port lotniczy imienia Ignacego Paderewskiego, nie zaproponował? Piotr Król? Fakty są takie, że dbałości przez marszałka w ostatnich latach o rozwój lotniska nie ma. Żeby z bydgoskiego lotniska polecieć świat, to łatwiej polecieć na lotnisko niemieckie i potem w dowolny zakątek świata się dolecieć do Warszawy. Po likwidacji nawet tego nie potrafiono załatwić, więc ta troska marszałka o lotnisko w tych faktach się najlepiej przejawia. Przypomnę, którzy troszczą się o swoje porty lotnicze z Gdańska, przyjeżdżają autobusy do Bydgoszczy. Nawet Modlin potrafi przesyłać autobusy do Bydgoszczy. Panie redaktorze, jeżeli mogę, jedno mamy zdanie, do czynienia bo... raczej z dużym kurnikiem, nie z portem lotniczym. Kiedy pan ten port Król... jest w stanie odprawiać jeden samolot w jednym czasie. Pan poseł kiedy Król pojawiają się dwa samoloty, rzecz. Robi się tam, port jest po prostu niewydolny. Króciutko, Tomasz Lenz, naprawdę przechodzimy do następnego tematu. Pan poseł Król powiedział bardzo ważną rzecz, ja trzymam za to kciuki, panie pośle, bo jest pan aktywny w kwestiach związanych z infrastrukturą w parlamencie. Macie większość parlamentarną, rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Rozumiem, dzisiaj pan zadeklarował w studio, że będą połączenia Bydgoszczy z Warszawą po to, żebyśmy mogli latać dalej przez lotnisko na Okęciu. Nie mogę tego, znaczy mogę zadeklarować, że może, jeżeli... Może nie może pan? Pan powiedział, że nie ma. Idę w tym kierunku, o którym pan mówi. Oczywiście, że uważam, że powinny być loty z Bydgoszczy do Warszawy i pasażerowie powinni latać z Warszawy. Jeżeli będzie wsparcie marszałka w tym zakresie, to prowadzę w tym zakresie rozmowy i to się uda zrobić. Liczę, że pan mi też w tym zakresie jakieś bezko. Światełeczko wreszcie. Strasznie się ucieszyłem, muszę powiedzieć. Panowie, Platforma Obywatelska domaga się debaty w naszym Sejmie na temat Brexitu. Platforma chce debaty na temat sytuacji Polski obecnie w Europie po decyzji Brytyjczyków o wyjściu ich kraju z Unii Europejskiej. Debata koniecznie z udziałem premier Beaty Szydło. Klub Platformy złożył wniosek o przeprowadzenie takiej dyskusji. Dlaczego? Odpowie Tomasz Lenz.
Ja sądzę, że taka debata leży w interesie wszystkich klubów parlamentarnych i opinii publicznej. Nie widzę w tym jakiejś sensacji. Tak naprawdę wszystkie parlamenty krajowe dyskutują na ten temat. Takie debaty się odbywają, no bo sytuacja jest zaskakująca. Większość obserwatorów, większość instytucji, która badała opinię publiczną w Anglii i Wielkiej Brytanii, no nie spodziewała się takiej decyzji. To wywołuje jak gdyby nową sytuację w Unii Europejskiej, której jesteśmy członkami. W związku z tym wydaje mi się, że ta debata powinna się odbyć. Musimy wymienić się poglądami w tej sprawie, jak najlepiej bronić interesu Polski w nowej, zaskakującej sytuacji w Unii Europejskiej. W związku z tym myślę, że ten wniosek zostanie poparty przez wszystkie kluby, bo chcemy o tym rozmawiać. To nie jest jakaś sensacja, jest to po prostu normalna rzecz. Parlamentarzyści powinni po prostu o tym ze sobą porozmawiać. Mhm. Paweł Szramka, Kukiz 15. Panie redaktorze, chciałem jeszcze na sekundkę tylko do poprzedniego tematu wrócić, ponieważ media trochę przemilczały dosyć istotny fakt, że na poprzednim posiedzeniu powstał parlamentarny zespół na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu kujawsko-pomorskiego. Jestem inicjatorem tego pomysłu i udało mi się zebrać w nim posłów z obu tych regionów, czyli pierwszy zespół, poza tym bydgoskim i kujawsko-pomorskim, gdzie są wszyscy posłowie bez naszego województwa. Bez... No bo ten kujawsko-pomorski to jest toruński, ale oni się nazwali szerzej. Obu okręgów. Dobrze, obu okręgów. Obu okręgów i bez kłótni może się uda. A być może, że niech się nie zainteresował bez kłótni. O Brexicie teraz, panie pośle. Wracając do Brexitu. Myślę, że jak najbardziej słuszna inicjatywa. Powinniśmy rozmawiać o przyszłości Polsce w Unii Europejskiej, o naszej pozycji w Unii. Myślę, że teraz po tym wyjściu w Wielkiej Brytanii nasza pozycja powinna się wzmocnić, ponieważ nastroje w Europie są coraz bardziej prawicowe. Polityka Unii Europejskiej zaczyna jakby kończyć swoją formułę. Nie podoba się w wielu krajach. Dodatkowo teraz pomysły władz, żeby stworzyć super państwo, myślę, że te nastroje jeszcze bardziej pogłębią. Dlatego my powinniśmy przyjąć twarde stanowisko. Powinno to być stanowisko całego Sejmu, nie tylko rządu pani poseł Beaty Szydło. Powinniśmy iść wspólnym razem silnie w tej Unii rozmawiać, żeby nie było podziałów wewnątrz u nas w kraju, żebyśmy nie pokazywali na zewnątrz, że Polska jest podzielona. Jeśli chcemy być liderem w tej Europie Środkowej, to my sami w środku też musimy być silni. O to może być trudno. PiS narzuca narrację, jak to źle jest w całej Europie. Słyszeliśmy już o fladze Unii Europejskiej jako o szmacie. Jest to polityka nienawiści, mówi Grzegorz Schetyna. Prawo i Sprawiedliwość zdegradowało wpływy Polski na Unię Europejską. Taką drogę wybrali również Brytyjczycy. To są obrzeża Europy. Dalej jeszcze pozwoli sobie pójść szef Platformy Obywatelskiej. To, co się stało w Wielkiej Brytanii, jest czymś złym dla Europy, to oczywiste, mówi Grzegorz Schetyna i dodaje. To jest część, patrząc na to z naszej perspektywy, realizacji pisowskiego planu. Brytyjczycy poszli w tę stronę polityki, którą prowadzi w Polsce PiS. Szukania wrogów wszędzie, przeciwników, a nie partnerów i przyjaciół, powiedział Grzegorz Schetyna. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, co pan na to? No ja rozumiem, że można mocno przeżyć porażkę wyborczą, ale żeby uznać, że moja formacja polityczna dyktuje warunki w trakcie referendum trującej w Wielkiej Brytanii, no to aż tak, no nie wiem, może pan przewodniczący Schetyna potrzebuje urlopu albo... No, trudno to poważnie traktować. Brytyjczycy zrealizowali część pisowskiego planu. No, przepraszam, ale... No może to skrót myślowy, oczywiście, że skrót myślowy Grzegorza Schetyny, mówiącego o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo sceptyczne wobec Unii Europejskiej. W psychoanalizie nie mam dyplomu, więc tutaj jakby pan redaktor mnie zwolni z tego analizowania. Z całą pewnością myślę, że bez względu na to, jakich nie mielibyśmy poglądów na politykę, którą powinniśmy prowadzić, to należy uznać to referendum i jego wynik za ważki i dla całej Unii, również dla Polski. No, w ocenie nas jakby kluczowy jest, i to jest pewien proces, znaczy też, bo w przekazie medialnym się jakby niektórym się wydawało, że to jakby jutro to już paszporty będą, prawda, i no to jest będzie pewien proces, jeżeli on się będzie odbywał, w którym Wielka Brytania będzie z Unii Europejskiej najpierw wychodziła. Do tego te procesy, które zachodzą wewnątrz samej Unii, czyli na przykład to zdobywanie się Szkocji na niepodległość i tak dalej, to tam są, myślę, że tam się skumulowało ilość różnych procesów, tego ten kryzys imigracyjny, więc no ale podjęli taką decyzję, a nie inną, no ale rozumiem, że solą Unii Europejskiej jest demokracja jednak. No, jeżeli jeden z krajów referendum podejmuje taką, a nie inną decyzję, to my możemy się zastanawiać, co z tym począć, ale no musimy ją przede wszystkim szanować. To jest punkt odniesienia, bo niektóre wypowiedzi eurokratów z Brukseli, no były porażające. Znaczy,
tak jakby oni nie przyjmowali demokratycznych rozstrzygnięć do wiadomości w ogóle. To znaczy, że idziemy w ogóle w jakąś zupełnie absurdalną sprawę. W naszej ocenie kluczowe jest jeżeli Brexit będzie faktem i Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to jest zagwarantowanie Polakom, którzy tam mieszkają, tych praw, które w tej chwili posiadają, a z drugiej strony no to jest jednak w każdym organizmie, a Unia Europejska jest też takim organizmem, w przypadku jeżeli jeden z podmiotów wychodzi, no to jest to mniej formalnie lub bardziej nieformalnie, no będzie budowanie jakby swojej pozycji i tutaj w tym zakresie uważam, że zarówno pan prezydent, jak i rząd prowadzą dość aktywną politykę, no bo trzeba, bo ta nasza rola jednak niekorzystna jest to, że jednak Wielka Brytania była pewnego rodzaju sojusznikiem dla nas, jeżeli chodzi o tą oś. Tracimy sojusznika, nie da się zaprzeczyć. No, ale z drugiej strony my możemy stać się jeszcze silniej, na przykład w ramach Grupy Wyszehradzkiej krajem, który będzie wzmacniał taki głos mniejszych krajów Unii Europejskiej. I co ciekawe, taki symptom tego nastąpił, jakby kończąc o tym chcę powiedzieć, w przypadku tego kryzysu, który nastąpił na rynku transportowym. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, tam gdzie Niemcy i Francja podjęły nowe wewnętrzne przepisy ograniczające przewozy transportu ciężarowego, tam te mniejsze kraje, które między innymi, ale nie tylko te, które są zgromadzone w Grupie Wyszehradzkiej z Polską. Złapaliśmy wspólny język. Znaczy one uznały, że Polska powinna ich w tym rozwiązaniu tego kryzysu reprezentować, więc no, być może to będzie jakiś kierunek. No, z całą pewnością będzie to niezwykle ważkie, ale liczę tutaj nadal na aktywną politykę prezydenta i rządu, bo to jest niezwykle istotne w tej chwili. Michał Grzybowski, Nowoczesna. Znaczy, Brexit zaskoczył wszystkich kompletnie, nikt się tego nie spodziewał. Niemniej dzisiaj dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy, choćby wypowiedź pana Farage'a, który potwierdził, że te 350 milionów funtów, które miały być przeznaczane na zdrowie w Unii Europejskiej, nie ma tych 350 milionów. Także ludzie, którzy uwierzyli w głoszone hasła podczas kampanii referendalnej, było wiele głosów, że ludzie mówili: Jezu, co ja zrobiłem? Dlaczego zagłosowałem? Przecież to jest nieprawda. Więc nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Słychać głosy Anglików, którzy chcą drugiego jakby referendum. Odbyły się wielkie demonstracje. Wielkie demonstracje w Londynie w ten weekend jakby pokazują, że to nie do końca sprawa jest załatwiona. My jako Polska, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie dojdzie do Brexitu, znajdziemy się na peryferiach. Nie ma szansy jakby tu stworzenia silnej grupy wokół Grupy Wyszehradzkiej. Tym bardziej, że słyszymy, że premier Orban stara się znaleźć nowych sojuszników w tej chwili w Europie. Nie jesteśmy w strefie euro, więc podejrzewam, że jeżeli Unia będzie chciała dokonać reformy wewnętrznej, to będzie to się odbywało wokół euro. A u nas żadnych planów, żadnych pomysłów na temat wprowadzenia euro nie ma. Dokładnie. Europa dwóch prędkości. Jagłębiusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. No przede wszystkim trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Unia Europejska znalazła się na rozdrożu i tak naprawdę nie ma dzisiaj w Unii Europejskiej mądrego, który zaproponowałby wyjście z tej sytuacji, takie, które by zostało zaakceptowane przez wszystkie kraje. To po pierwsze. Po drugie, co do debaty. Tak, ona jest potrzebna, ale ja dzisiaj mogę się z każdym z Państwa założyć, jak ona będzie wyglądać. Debaty w Sejmie. Tak, no najpierw zaatakuje Platforma, czytaj Grzegorz Schetyna, Prawo i Sprawiedliwość, zaatakuje oczywiście za to, że Wielka Brytania realizuje scenariusz PiS-u, zaatakuje za to, że PiS wybrał sobie jako strategicznego partnera Wielką Brytanię, która wychodzi. Natomiast druga strona uderzy, jak ktoś mówi, na odlew i powie: tak, ale to, że Wielka Brytania wyszła, winny jest Tusk. No i tak to będzie wyglądało. W związku z tym taka debata, ona niczego nie wniesie. Natomiast, już na poważnie mówiąc, my jednak, zarówno koalicja i opozycja, ale tutaj pan prezydent powinien pierwsze skrzypce grać, podjąć rozmowy, jak Polska ma w tej sytuacji, również w najbliższym czasie, jak ona będzie, w zależności od tego, jak ona będzie się rozwijać, jak ma postępować. Bo dzisiaj rządzą jedni, jutro mogą czasami rządzić inni. Ale polityka powinna być jedna. I to jest bardzo ważne, żeby pan prezydent podjął taką decyzję o takiej debacie z udziałem zarówno koalicji rządzącej, jak i partii opozycyjnych. Bo to jest rzeczywiście moment strategiczny i historycznie ważny. No tak, zakręt jakiś na pewno. Doktor Sławomir Sadowski.
istocie rzeczy takie kwestie jak przyszłość Unii Europejskiej jest, czy przedtem jeszcze wspólnot europejskich, dyskutowana praktycznie rzecz biorąc od 1957 roku. I mamy tutaj takie dwa wątki. Z jednej strony to mówimy ciągle o rozszerzeniu, czyli przyjmowaniu kolejnych państw i dzisiaj raczej jesteśmy na etapie powiedzenia stop, nikogo nie będziemy dalej przyjmowali, może kogoś tam jakąś Czarnogórę albo inne mikropaństwo. A druga kwestia to jest pogłębienie lub też zmniejszenie więzi łączących między państwami Unii Europejskiej. Wszystko to jest zapisane w traktatach europejskich. Tych traktatów jest kilka, prawda, od traktatu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali z 1951 roku, kończąc na traktacie lizbońskim. Generalnie rzecz biorąc mamy tak skomplikowane relacje pomiędzy państwami członkowskimi i Unią, że należałoby się dzisiaj zastanowić nad nowym traktatem, ale wypracowanym od początku i zrozumiałym dla wszystkich. Nie tak jak to było lat temu, chyba 13, kiedy był przygotowywany tak zwana Konstytucja Europejska, której nikt nie rozumiał, była tak skomplikowana, że w końcu ją sami Francuzi odrzucili jako jeden z głównych motorów integracji europejskiej. A więc to jest pierwsza rzecz, jak się wydaje, że trzeba podjąć prawdziwą dyskusję, a nie tak jak pan poseł Kłopotek powiedział, jak to się skończy. Posłuchacie, to zobaczycie. Ale ja to się w pełni z panem zgadzam. Więc tutaj trzeba powiedzieć. Ale dopowiadał tutaj poseł Lenz, że na pewno ta dyskusja potrzebna w Sejmie jest. To twierdzi Platforma. Ja bym powiedział, że w pierwszym rzędzie pomijając to, że poseł Kłopotek widzią w czarnych barwach, warto rozmawiać. Ekspertów wolna od emocji politycznych, od sporów politycznych. Nie wierzę, to idąc za panem posłem. Ale w ławach sejmowych eksperci nie zasiądą, tylko posłowie. Ale posłowie muszą mieć nad czym dyskutować, a nie nad takimi sobie od nie wiadomo skąd wziętymi kwestiami. Bo to jest również kwestia tych sojuszy w ramach Unii Europejskiej, wewnętrznych. No, proszę wybaczyć, ale naprawdę nie wierzę w jakąś moc sprawczą trójkąta Grupy Wyszehradzkiej w sytuacji, kiedy prezydent Zema mówi, wyjdźmy z Unii Europejskiej, wyjdźmy z NATO. No to już jest w ogóle. Sam parlament czeski zaprotestował przeciw swojemu własnemu prezydentowi, prawda? Mhm. Premier Orban także nie należy do tych, którzy uważają, że Unia Europejska jest szczęściem dla Węgrów, więc raczej znajdziemy się tutaj na obrzeżach, czy w tej grupie, którzy będą mniej znaczyć teraz atomizować Unię Europejską. Jedno zdanie chciałbym do tego, co pan profesor powiedział, właśnie o tych takich wewnętrznych układach różnych w ramach Unii Europejskiej. To, że jest próba również w tym, powiedzmy, w Grupie Wyszehradzkiej, to nie jest złe. To, czy jak się pogłębia współpracę, to jest dobre, ale ja jednak bardziej bym nastawił się na trójkąt weimarski, czyli na oś Paryż, Berlin, Warszawa. Tam są decydujące. Ale jest jedna rzecz niepokojąca. Kto wygra we Francji? Mhm. Tu może być różnie. Przede wszystkim najpierw trzeba chyba poprosić ministra Waszczykowskiego, aby odbudował dobre relacje z Berlinem, bo jak wiadomo, one nie układały się najlepiej w ostatnich miesiącach. Pamiętam debatę o polityce zagranicznej z marca tego roku, kiedy minister Waszczykowski nie poświęcił ani jednego zdania, aby mówić o relacjach z Berlinem. Ktoś złośliwy mówił, że więcej mówił o relacjach z Azją Centralną niż z najbliższym naszym sąsiadem, który mamy największą wymianę gospodarczą. Ale panie, sądzę, że jest panie potrzebne... pośle, biorąc ja skończę, pod uwagę... ja skończę. Tak, tak, ja naprawdę, przepraszam bardzo. Myślę, że potrzebna jest taka refleksja ze strony rządzących. Tutaj Platforma Obywatelska jest naprawdę otwarta, aby bez nadmiernych emocji podyskutować o tej sprawie i żeby ta polityka zagraniczna wróciła na tory budowania jak najlepszych relacji z Berlinem, z Paryżem, bo tak jak powiedział przed chwilą ekspert obecny w studio, Grupa Wyszehradzka jest słaba, jest skłócona, jest podzielona, jest różnorodna. Natomiast rzeczywiście spróbujmy wrócić do rozmów z Berlinem, z Paryżem, jako ten kraj, który reprezentował do niedawna całą Europę Środkowo-Wschodnią, abyśmy mieli więcej do powiedzenia, bo sytuacja jest taka, że spadamy coraz niżej w swojej pozycji w Unii Europejskiej i może trzeba podjąć działania i potrzebna jest refleksja w partii rządzącej, że trzeba zmienić tę politykę zagraniczną, aby bronić lepiej polskich interesów. Może podczas tej debaty do czegoś takiego dojdzie. Jeżeli można, tylko dwa słowa, bo jakby wszyscy unikają zachowania i właściwie tylko ja się tego odniosę, no bo z całą pewnością relacje z różnymi krajami wewnątrz Unii są istotne i tego nikt nie neguje, no ale powstały jeszcze takie, powiedziałbym, super państwo w postaci administracji brukselskiej.
no to, co oni opowiadali, jakby czy a propos Brexitu, czy tych wyborów w Austrii i tak dalej, no trudno nad tym przejść do porządku dziennego. No, jeżeli ktoś to jest neguje. Kwestia wewnętrzna Unii, prawda, panie poszcze, i rzeczywiście no, ale ten jedno, nadmiar. Nie, ale to. Który członkiem jesteśmy? Pan poseł się nie gniewa, ale mam wrażenie właśnie, że główny problem Unii polega na tym, że my jeszcze mentalnie tkwimy jakby w tym, że te relacje między krajami, one się bezpośrednio przekładają. Mam nieodparte wrażenie, że to, o czym mówicie, oczywiście jest istotne i w żaden sposób temu nie ujmuję. Relacje między krajami wewnątrz tak, ale do tego jakby to ten organizm, który tam powstał, jakby zaczął żyć swoim własnym życiem. No to nie jest bezprawna reprezentacja krajów, tylko to jest jakiś organizm, który jakby prowadzi swoje... Przedstawiciel partii Kukiz powiedział, że urzędnicy nie zgadzam. Ważniejsze są relacje i interesy Polski niż interesy i relacje z urzędnikami Brukseli. To Polska jest ważniejsza. Ale to ja nie... Właśnie dlatego, że Polska jest najważniejsza. Nie możemy udawać, że nie słyszymy takich głosów, gdzie ci ludzie mówią, lekceważą w ogóle demokrację. I to skąd myśmy się wzięli? Ale mylimy wagę problemu. Tak, o tym, że traktaty europejskie to jest nic innego jak pewna forma podziału suwerenności. Państwa członkowskie zrzekają się na rzecz Unii Europejskiej pewnego segmentu suwerenności. Na przykład bicia walut. Ale ja zupełnie o tym nie mówię. Jeżeli w związku z tym zrzekliśmy się część suwerenności, to Unia Europejska za tę część suwerenności odpowiada, a nie państwa członkowskie. I muszą, tak samo jak wspólna polityka rolna, to też jest pewne. Więc panie profesorze, zupełnie o tym nie mówię. No, żaden biurokrata w Brukseli nie może podnosić jakości wyborów tego, kto wybiera w danym kraju. Nie mają do tego prawa po prostu. Jeśli pan o tym mówię. Mówię. Ja powiem tak na koniec. No, nie mają, oni tylko mówią o sposobie. Wybraliście to teraz albo szybciej. Nie, albo nie, ale niech pan zakończy ten wątek. To panowie. Ja powiem tak. Ach, to mimo wszystko, o Austrii mówię. Mimo wszystko ja twierdzę, że nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Bo jednak to, że Wielka Brytania chce wyjść, to w tym tyglu zacznie się mieszać i coś z tego dobrego sygnał ostrzegawczy być może, oby to wyszło na dobre. Rzeczywiście, drodzy panowie, jeszcze przed sejmowymi wakacjami, czyli no, wychodzi, że w lipcu zostanie powołana komisja śledcza do spraw zbadania afery. Są jeszcze dwa sejmy, jeden zaczyna się jutro. Dwa posiedzenia. Tak, jeden zaczyna się jutro. Po co ta sejmowa komisja, panie pośle? Piotr Król. No bo to jeden z ważniejszych spraw, które się nie doczekały tak naprawdę rozwiązania. Ileś tysięcy Polaków oszukanych i jest oczekiwanie społeczne, żeby tą sprawę wyjaśnić, bo to jest jedna z nie, no myślę, że to jest może nie gwarantów, ale jeden z poważnych argumentów przyjmujących za tym, że tego typu przedsięwzięcia się po prostu w Polsce nie powtórzą. No proszę pamiętać, że tam iluś ludzi po prostu zostało brutalnie oszukanych pod jakimś płaszczykiem legalnie działającego biznesu. No, firmy składowej. Taka jest brutalna Platforma prawda. Obywatelska odpowiada, komisja śledcza w sprawie Amber Gold. Oczywiście będziemy za, mówi Sławomir Neumann, ale dołóżmy do tego w sprawę skoków. Tomasz Lenz, tak, Platforma Obywatelska. Jesteśmy za tym, aby wyjaśnić sprawy, które dotyczą zwykłych obywateli i funkcjonowania na rynku bankowym, na rynku pożyczkowym firm, które były nieuczciwe i doprowadziły do oszukania ludzi. W związku z tym, jak gdyby oprócz afery Amber Gold, chcielibyśmy podyskutować także o sytuacji w niektórych skokach w kraju, które też zostały przejmowane przez inne banki, musiała interweniować Komisja Nadzoru Bankowego i też chyba Prawo i Sprawiedliwość nie boi się takiej dyskusji, aby sprawdzić, co się w tych skokach działo, jaka tam była sytuacja. Myślę, że pan poseł Król potwierdzi, że jeżeli trzeba wyjaśniać wszystkie sprawy dotyczące pieniędzy obywateli zgromadzonych na kontach, czy Amber Gold, czy skoków, to jesteśmy za tym, aby to wyjaśniać i niech się PiS nie boi. Tam pewnie też nic złego się nie działo, to nie jest z niczym powiązane. Jeżeli pan pozwoli, to nie jest kwestia tego, czego my się boimy, co nie, ale jednak wrzucanie do jednego worka podmiotu, który był nastawiony na to, żeby łupić ludzi z pieniędzmi, z legalnie działającymi instytucjami finansowymi legalnie, w ramach polskiego prawa, z których być może, że któraś popełniła jakieś ten, to jest jednak nieporozumienie. No to pan zobacz, piramida finansowa, a legalnie działająca kasa oszczędnościowa, to jest jakieś pomylenie kompletnie. Panie pośle, część skoków zbankrutowała i musieliśmy z własnych pieniędzy, moich, pana i wszystkich, którzy nas słuchają, wpłacić pieniądze na konta osób, które zostały oszukane przez skoki, więc to nie jest sprawa bez jakiegokolwiek znaczenia. Czy skoki znaczenia. Są pana zdaniem piramidami finansowymi? Panowie, nie, tego nie rozwiążemy teraz. Musimy jeszcze oddać po kolei głos. I warto by to wyjaśnić. Dobrze, Paweł Szramka, Kukiz 15. Oczywiście jak najbardziej słuszny kierunek, należy wyjaśnić tą sprawę, ponieważ przez Amber Gold zostało oszukanych cała masa ludzi. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby za tym wszystkim stało tylko małżeństwo, które zostało osądzone.
Także nie osądzone, sprawa w stoku, nawet się tak. nie zaczęła. Mhm, dokładnie. Także myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej, na pewno dużo ciekawych nazwisk pojawi nam się, gdy będziemy tę sprawę rozwiązywali. Być może na to niektórzy liczą, panie pośle, właśnie. Michał Grzybowski, Nowoczesna. Uważam, że od osądzenia tej sprawy jest wymiar sprawiedliwości, a nie komisja śledcza w polskim parlamencie. Nie przypominam sobie, kiedy była sprawa bezpiecznej kasy oszczędności pana Grobelnego w Warszawie, żeby były powołane specjalne komisje śledcze. Sytuacja nie w Bydgoszczy. Nie było wtedy stanu prawnego. W Bydgoszczy również takie miejsce miały Loan Bank, szereg afer finansowych. To był ten kruczek właśnie. I że tak powiem, żadne komisje śledcze się... Czyli nie. Nie, absolutnie. Patrząc na dorobek dotychczasowych komisji śledczych, to ja negatywnie się odnoszę do w ogóle kolejnego zamiaru powołania takiej komisji śledczej. Jedno jest pewne, niewiele albo niczego ta komisja nie wyjaśni, ale igrzyska będą zapewnione. Igrzyska będą i tutaj jest pole do popisu dla politologa. Tylko bicie piany? To znaczy generalnie chyba tak, ponieważ jeżeli przyjmiemy, że komisja śledczą powołuje się wtedy, kiedy organy państwa nie są w stanie sprawy wyjaśnić, no to można by powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, my nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić. No chyba wstyd nawet coś takiego powiedzieć. No to nie myśmy zaczęli to śledztwo. Nie, ale chodzi mi o to, że dzisiaj mając wszystkie instrumenty w ręku śledcze, powoływanie instrumentu politycznego, który przeradzi się wyłącznie w pewną promocję posłów, bo tak było zawsze, wydaje mi się, jest nieporozumieniem. Szkoda pieniądza podatników. Jak będzie, zobaczymy. Wszystko i tak zależy od liczby podniesionych rąk na sali sejmowej. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Paweł Szramka, Kukiz 15. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Michał Grzybowski, Nowoczesna. Dziękuję. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. I dr Sławomir Sadowski, dziękuję. Politolog. Byli państwo i moimi gośćmi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, Marcin Kupczyk. www.radiopik.pl